Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Posłowie otrzymali zwrot części wynagrodzenia, która została potrącona z powodu nowych przepisów podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Media donoszą, że zostało naciągnięte prawo, aby nie obciążać parlamentarzystów. To jednak nieprawda. W związku ze zmianami podatkowymi wynikającymi z Polskiego Ładu posłowie zawodowi otrzymali za miesiąc styczeń średnio około 1000 zł mniej. Media poinformowały, że w miniony piątek parlamentarzyści dostali nieoczekiwane przelewy z Kancelarii Sejmu. Niektórzy posłowie dostali, można powiedzieć, wyrównanie za stratę wynikającą z Polskiego Ładu. To są kwoty w przypadku różnych parlamentarzystów ze względu na zaangażowanie w rozmaite komisje. Ja dostałem wynagrodzenie. Tak jak wszyscy, 1400 niższe i w ubiegły piątek otrzymałem 420 5 zł. Według medialnych doniesień Ministerstwo Finansów miało przygotować dla Kancelarii Sejmu specjalną interpretację przepisów po to, aby posłowie nie tracili z wynagrodzeń. Do zamieszania odniósł się na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Posłanki i posłowie, nie bierzcie tych pieniędzy, przekażcie je na Wielką Orkiestrę i zażądajcie publicznego wyjaśnienia tego skandalu. Sam też wpłacę jutro solidarnie 425 zł. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec potwierdza reakcję jego partyjnych kolegów na apel Donalda Tuska. Posłowie Platformy przekazują te środki na cele charytatywne. Ja wpłaciłem dziś rano tę kwotę na WOŚP. To jest gra medialna, nic innego. Pewnie kilku posłów lub kilkanaście złoży tego rodzaju deklaracje, być może dokona wpłat. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia na poparcie społeczne, jeżeli chodzi o wybory, bo to nie jest, pamiętajmy, to nie jest żadna afera. Podkreśla socjolog Grzegorz Wiński. Informacje o rzekomych specjalnych przepisach stworzonych na korzyść posłów dementuje wiceminister finansów Artur Soboń. Nie ma żadnej zmiany, która poprawiłaby sytuację posłów w związku z Polskim Ładem. Posłowie dostali wyrównanie zaliczek, dokładnie tak jak na przykład emeryci. Stanowisko skarbówki w sprawie uposażeń posłów jest niezmienne. Sprawę tłumaczy też Centrum Informacyjne Sejmu. Posłowie, którzy pracują wyłącznie lub prawie wyłącznie w parlamencie, pobierają wynagrodzenie ze stosunku pracy. Tak jak w przypadku umowy o pracę, odprowadzają składkę na ubezpieczenie i podatek dochodowy. Wraz z nowym rokiem nie można już jednak odliczyć składki zdrowotnej od podatku, stąd mniejsze wypłaty. Jednocześnie od 1 stycznia obowiązuje podwyższona do 30 tysięcy złotych kwota wolna od podatku. Ponieważ ustawa stanowi, że jest to rozwiązanie przysługujące pracownikom, niezbędne było uzyskanie przez Kancelarię Sejmu wiążącej interpretacji indywidualnej, przesądzającej, czy z uwagi na fakt, że uposażenia poselskie są traktowane jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, także posłom przysługuje rozwiązanie, z którego korzystają miliony podatników. Po otrzymaniu od Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji podatkowej, Kancelaria Sejmu wypłaciła 425 zł wyrównania posłom, którzy wypełnili PIT 2. Pierwsze problemy z wypłatami po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu pojawiły się na początku stycznia, kiedy m.in. nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych dostali pomniejszone wypłaty. Społeczeństwo odbiera te informacje może nie tyle jako próba zawłaszczania sobie naszych podatkowych pieniędzy. Jest to odbierane jako, mówiąc krótko, bałagan czy też chaos. Teraz za błędy konsekwencje poniosą osoby odpowiedzialne za wprowadzenie Polskiego Ładu. Zmiany personalne w rządzie zapowiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Republika Czeska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę dotyczącą działalności polskiej kopalni Turów. Praga podjęła takie działanie na mocy porozumienia, które zawarła wczoraj z rządem w Warszawie. Jednocześnie Polska przekazała Czechom odszkodowanie za działanie kopalni w wysokości 45 milionów euro. Polska zapłaciła już odszkodowanie Czechom za negatywne skutki działalności kopalni Turów, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Już wczoraj przekazaliśmy odpowiednie środki, to było 35 milionów plus 10 ze strony PGE. Przypomnę, że pierwotnie wchodziła w grę nawet kwota 55 milionów, a więc ograniczyliśmy ją znacznie, ale to
proces, który już jest na szczęście zamknięty. Na mocy polsko-czeskiego porozumienia Praga wycofała z unijnych instytucji skargę złożoną przeciw Polsce. To kończy całkowicie sprawę. Polska musi jednak spełnić pozostałe warunki porozumienia, m.in. wybudować barierę ochronną wód podziemnych. Pozostaje także unijna kara, którą Polska musi zapłacić za to, że nie dostosowała się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie zamknęła kopalni. Kara była naliczana od 20 września, codziennie rosła o 500 000 euro. Naliczanie zostało wstrzymane wraz z wycofaniem skargi przez Czechy, mimo to Polska ma do zapłaty ponad 300 milionów złotych. Rząd szuka rozwiązania, które pozwoli uniknąć kary finansowej ze strony unijnych instytucji. Zamierzamy skorzystać ze wszelkich możliwych środków odwoławczych. Nasi prawnicy w stałym przedstawicielstwie w Brukseli przy Komisji Europejskiej analizują to pod każdym względem i pojawiają się pewne możliwości. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły nie są znane ze względu na taktykę procesową. Premier podkreślił, że zamknięcie kopalni Turów oznaczałoby utratę pracy dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Natomiast energii elektrycznej oraz ogrzewania pozbawionych mogłoby zostać nawet kilka milionów osób, dlatego zamknięcie kopalni było niemożliwe. Senat odrzucił nowelizację prawa oświatowego. Projekt zakładał zwiększenie uprawnień kuratora oświaty. Politycy partii rządzącej wskazują, że takie rozwiązanie uniemożliwi prowadzenie w szkołach ideologicznych zajęć. Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Przeciw 45, wstrzymała się jedna osoba. Projekt ustawy określa zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej chciałby zorganizować dodatkowe zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe, to musiałby najpierw uzyskać zgodę kuratora oświaty. Jednocześnie udział w zajęciach niepełnoletniego ucznia wymagałby pisemnej zgody rodziców. Takie przepisy uniemożliwiłyby prowadzenie w szkołach ideologicznych zajęć, mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Wiatr. Jak były tęczowe piątki w szkołach, rodziców nie pytano i łamano ich prawa konstytucyjne. Nie mam wątpliwości, że ta ustawa jest bardzo potrzebna. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski przekonywał, że obecne prawo oświatowe nie wymaga zmian. Rodzice rzadko zaskarżają w kuratoriach działalność szkół. W ciągu 6 lat takich skarg było zaledwie 27. I wszystkie zakończyły się prawidłową, zgodną z oczekiwaniami reakcją. Opozycja negatywnie oceniła zapisy o relacjach kuratora oświaty i dyrektora szkoły. W przypadku systematycznego uchylania się dyrektora od wytycznych kuratorium, kurator mógłby wystąpić do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora bez wypowiedzenia. Projekt nie przewidywał możliwości odwołania się. Chodzi o zastraszenie dyrektorów i ich podporządkowanie. Przekonuje senator PO Jan Pęcherz. Politycy Koalicji Obywatelskiej chcą przekonać Polaków, że w szkołach nie ma problemów ideologicznych. Dziś w małopolskim kuratorium oświaty wnieśli o informację, ile jest aktualnie skarg rodziców na działania szkół. Te opowieści o tym, że potrzebny był lex Czarnek, że trzeba odebrać rodzicom prawo do decydowania o zajęciach pozalekcyjnych w szkole, są wyssane z palca. Jak zaznacza senator Kazimierz Wiatr, projekt nie dotyczy jedynie kuratoriów. Zostaje zdefiniowana sprawa nauczania zdalnego, które może być dopuszczone nie tylko w czasie pandemii, ale także z innych powodów, jeśli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni. Zgodnie z nowelizacją, aby zlikwidować szkołę lub placówkę edukacyjną, organ prowadzący będzie musiał spełnić szereg warunków. Proponowane zmiany pozwolą także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych analizować powody nieobecności nauczycieli na podstawie danych o zwolnieniach lekarskich. Projekt zakłada w sumie 16 zmian. Wprowadzamy także nowe obowiązki w systemie informacji oświatowej, tak aby przekazać więcej informacji o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak aby w przyszłości lepiej je zabezpieczać. Mówił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Teraz projekt ustawy wróci do Sejmu, który może odrzucić weto Senatu bezwzględną większością głosów i ponownie przyjąć nowelizację. Wówczas trafi ona bezpośrednio do podpisu prezydenta. W Nowej Sarzynie w województwie podkarpackim premier i minister edukacji i nauki zwiedzali nowoczesną pracownię stworzoną w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych. Wkrótce będzie rozszerzony również na szkoły ponadpodstawowe. W ramach projektu szkoły podstawowe w całym kraju otrzymują środki na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych. Dzięki nim uczniowie będą mogli rozwijać swoją kreatywność i umiejętności techniczne, a także uczyć się pracy zespołowej. Będą służyły nie tylko nauce informatyki, ale także fizyki, chemii, geografii. Tu mamy drukarki 3D, które drukują chociażby układ słoneczny, ziemię, mogą drukować narządy ludzkie, nerki. To wszystko po to, żeby szkoła była wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Mówił profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Do programu zgłosiły się prawie wszystkie samorządowe szkoły podstawowe. Do niemal 12 tysięcy placówek trafiło już ponad 1 mld zł. Program Laboratoria Przyszłości ma być wkrótce dostępny również dla podstawowych szkół niesamorządowych oraz ponadpodstawowych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Laboratoria Przyszłości to projekt, gdzie każdy uczeń, każdy młody człowiek, każde dziecko ma mieć dostęp do pewnego zestawu technologii, technik, które są technologiami nowoczesnymi, interesującymi, po to, żeby rozwijać swoje zdolności, zresztą w bardzo różnych kierunkach. W ostatnich latach nakłady finansowe na cyfryzację szkół wyniosły około 8 miliardów złotych. Środki te były przeznaczone między innymi na zapewnienie dostępu do szybkiego internetu w placówkach oświatowych. W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się debata Zanim został papieżem, Pius XI, a Polska. Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej byłemu nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce. Ksiądz Achilles Ratti do Polski trafił na mocy decyzji papieża Benedykta XV. 25 kwietnia Ojciec Święty mianował go wizytatorem na terenach polskich, odebranych Rosji w wyniku I wojny światowej. W Polsce był przyjęty fantastycznie. Z ogromnym entuzjazmem. Świadczyły o tym tłumy ludzi, nawet gdy przejeżdżał na stacjach kolejowych, gdy się zatrzymywał, we Wrocławku na przykład. Do samej Warszawy ksiądz prałat Achilles Ratti przyjechał 29 maja 1919 roku. Jak mówi ksiądz profesor Stanisław Wilk, było to wielkie wydarzenie. 30 Boże Ciało. Przewodniczy procesji eucharystycznej po ulicach Warszawy mógł się przekonać o tej religijności po prostu mieszkańców Warszawy i umiłowaniu stolicy apostolskiej. Odnosili się do papieża. Ksiądz Ratti, trafiając do Warszawy, nie miał doświadczenia dyplomatycznego. To świadoma decyzja ówczesnego papieża Benedykta XV. Po prostu Benedykt XV moim zdaniem miał całkowitą świadomość, że świat się zmienia. To znaczy, że teraz potrzeba kogoś, kto nie myśli pewnymi utartymi kolejnami w gruncie rzeczy XIX-wiecznej dyplomacji. Był także wyjątkowy, jeśli chodzi o horyzonty intelektualne, dodaje doktor habilitowany Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ten człowiek zostawia po sobie później na stolicy Piotrowej analizę wszystkich istotnych elementów rzeczywistości społecznej, kulturowej, cywilizacyjnej i duchowej XX wieku. Wielkim atutem przyszłego papieża była otwartość na innych i umiejętność współpracy, podkreśla ksiądz doktor habilitowany Damian Bednarski. Jeżeli prowadził bibliotekę ambrozjańską, musiał mieć współpracowników, którymi kierował. Potem jako prefekt Biblioteki Watykańskiej. To na pewno ważna cecha, żeby potrafić współpracować, prowadzić dialog, umieć zarządzać także innymi. To dzięki między innymi działaniom księdza arcybiskupa Achillesa Rattiego, który w czerwcu 1919 roku został nuncjuszem apostolskim w Polsce. Na terenie naszego kraju powstały nowe diecezje. Mianowicie łódzkiej i katowickiej przygotowywał te wszystkie dokumenty i sprawy, kiedy był właśnie nuncjuszem. Mówi metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Dziś w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się debata Zanim został papieżem, Pius XI, a Polska. Debacie towarzyszyło otwarcie wystawy, do której obejrzenia zachęcał nuncjusz apostolski w Polsce. Cieszę się również, że możemy obejrzeć wystawę, która dzięki zebranym eksponatom, dokumentom
i opisom pozwala lepiej poznać i zrozumieć relacje między Polską a papieżem Ratym. Wystawę można oglądać do 27 marca w Zamku Królewskim w Warszawie. Oficjalnie rozpoczęły się 24. Zimowe Igrzyska Olimpijskie. W Pekinie w ciągu 16 dni zaprezentuje się prawie 3000 sportowców, w tym 57 zawodników z Polski. W ceremonii otwarcia uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Część przywódców zbojkotowała Igrzyska. Miliony osób na całym świecie obejrzały ceremonię otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie na płycie Stadionu Narodowego w stolicy Chin. Wśród zawodników z 91 krajów nie zabrakło reprezentantów Polski. Punktem kulminacyjnym ceremonii otwarcia było zapalenie znicza olimpijskiego. Igrzyska potrwają do 20 lutego. W tym czasie w 15 dyscyplinach sportowcy będą walczyć o 109 złotych, srebrnych i brązowych medali. W konkurencjach wystąpi 57 polskich sportowców, w tym 28 debiutantów. Już jutro na skoczni narciarskiej zobaczymy złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Soczi i Pjongczang, Kamila Stocha. W poniedziałek będziemy mogli kibicować debiutującej na igrzyskach saneczkarce Klaudii Domarackiej. We wtorek w szranki w łyżwiarstwie szybkim stanie Zbigniew Brudka, złoty medalista igrzysk w Soczi. W Pekinie pojawili się politycy z 25 krajów, m.in. przywódcy Argentyny, Egiptu i Kazachstanu. Nie pojawił się prezydent USA Joe Biden. Jego decyzję jeszcze pod koniec ubiegłego roku ogłosiła rzecznik Białego Domu Jen Psaki. Żaden przedstawiciel administracji nie weźmie udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Mając na uwadze trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu, oraz inne naruszenia praw człowieka. Przeciwko igrzyskom w Chinach protestowali Tybetańczycy. Zebrali się przed ambasadą Chin w stolicy Indii. Igrzyska olimpijskie symbolizują ducha miłości i pokoju, jednak tym razem odbywają się one w Pekinie, który jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy Tybetańczyków. Za przykładem Waszyngtonu poszły kraje Unii Europejskiej. Do Chin nie udali się przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. W ceremonii otwarcia uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, to nie jest wyjazd wyłącznie w wymiarze sportowym. Na niedzielę zaplanowano spotkanie prezydenta z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, a następnie z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasem Bachem. Z przywódcą Chin dziś spotkał się prezydent Rosji Władimir Putin po raz pierwszy twarzą w twarz od 2019 roku. Wierzę, że to nowe wiosenne spotkanie nada więcej witalności stosunkom chińsko-rosyjskim. Po spotkaniu obaj prezydenci wystosowali oświadczenie, w którym sprzeciwili się rozszerzaniu NATO. Rosja i Chiny wzywają NATO do wstrzymania ekspansji, a Moskwa w pełni popiera stanowisko Pekinu wobec Tajwanu i sprzeciwia się jego niepodległości. Razem z Putinem do Chin przybył m.in. szef koncernu paliwowego Rosneft. Kreml zapowiedział, że podczas wizyty podpisanych może zostać ponad 15 umów dotyczących m.in. gazu ziemnego i ropy naftowej. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.